Dzień dobry Państwu. Moja prezentacja bardziej będzie się wiązać z pewnym zadaniem, które zostało podstawione, czyli odpowiedzenie sobie na pytanie, czy polskie miasta są miastami inteligentnymi, czy miastami głupimi, czy są miastami smart, czy dump. Mam na myśli tutaj miasto jako organizację, nie rozumianą tylko jako, powiedzmy, urząd miasta, urząd gminy i tak dalej, tylko jakby szeroko rozumiane miasto jako pewnego rodzaju, nazwijmy to, komórka organizacji państwa. Powiedziałbym, że diagnoza dotycząca miasta będzie się przekładała też na wyższe szczeble jakby i samorządu, i jakby rozwoju państwa. I chciałbym powiedzieć o krótkiej refleksji, bez może wielkiej oceny. Po pierwsze, temat tak zwanego smart city. To jest temat, który jest taki bardzo modny w tym momencie, jak mówi się o tym, że nowa perspektywa unijna będzie finansowała pomysły związane ze smart city. Miasta budują inteligentne systemy transportu, mówiąc, że dzięki temu będą bardziej smart. Wdrażają karty miejskie, mówiąc, że dzięki temu są smart i tak dalej, i tak dalej. I jakby podstawowym błędem komunikacyjnym z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o mówienie o mieście inteligentnym, jest utożsamienie tego miasta i inteligencji miasta z technologią, co wcale nie jest prawdą. Technologia jest tylko jakimś tam wąskim zakresem, czy nawet bardzo wąskim narzędziem kreowania, lepszym tłumaczeniem byłoby sprytnego miasta, czy dobrze zarządzanego miasta. Z prezentacji poprzedniego chciałbym takie jakby wyciągnąć pewne elementy do swojej prezentacji, o czym za chwilę wspomnę. Natomiast zacząć mówić o inteligencji, sięgnąłem do najprostszego źródła wiedzy w XXI wieku, czyli do Wikipedii. Wybrałem kilka klasycznych definicji inteligencji. No jakby wyłania się z tego, tak naprawdę miasto inteligentne to miasto, które potrafi rozwiązywać problemy obywateli i swoje własne problemy. Czyli to jest miasto, które nie jest administrowane, jakby nie utrzymuje status quo, tylko cały czas się zmienia. Tutaj pojawia się opozycja między zarządzaniem miastem a administrowaniem. Miasto inteligentne to jest miasto zarządzane, a nie administrowane. To jest miasto, które potrafi zarządzać zmianą i przemianą w kierunku pożądanym, nie przez urząd miasta i urzędników, tylko w kierunku pożądanym przez obywateli. Funkcją, główną funkcją miasta jest to, żeby realizować indywidualne potrzeby ludzi tak naprawdę. Ale żeby miasto było w stanie działać w ten sposób, musi być inteligentne, ale tą inteligencję powinniśmy rozumieć przez to, że powinno efektywnie wykorzystywać informacje, które posiada. Nie wiem, czy Państwo wiecie, porównując jakby zasób informacyjny miasta do zasobu informacyjnego największych firm typu banki, firmy telekomunikacyjne i tak dalej, miasta przetwarzają kilka tysięcy razy więcej informacji związanych z ludźmi niż jakakolwiek inna instytucja komercyjna. Jedynym jakby podmiotem, który przetwarza więcej informacji, jest państwo. Więc po pierwsze, miasto powinno mieć efektywny sposób gromadzenia informacji, nie tylko takich podstawowych, wynikających z obowiązków ustawowych. No, miasto jest w stanie wydać każde pieniądze na to, żeby zrealizować wymóg ustawowy dotyczący ewidencji, kiedyś to była ewidencja nauczycieli, tak zwany EWIKAN, teraz System Informacji Oświatowej, czyli SIO. No, żeby się dostosować do wymogów, miasto wyda każde pieniądze, ale żeby zbudować sensowny system analityki informacji, to już niekoniecznie. Dwa, jakby najcenniejszą informacją zarządczą z punktu widzenia jakiegokolwiek decydenta miejskiego powinna być informacja o tym, co faktycznie się w mieście dzieje i czego oczekują wyborcy, mówiąc brutalnie. I z tego punktu widzenia każdy mieszkaniec miasta powinien się stać w skrócie sensorem systemu informacyjnego miasta. Czyli to on powinien dostarczać najbardziej wiarygodnych i aktualnych informacji. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, jak sobie świetnie taksówkarze radzą z korkami, przekazując informacje do centrali, gdzie korki są. Miasto jakby centralizuje system zarządzania ruchem, budując wielkiego ITS-a, który działa na zasadzie bardzo abstrakcyjnych reguł, niekoniecznie zdefiniowanych jeszcze przed realizacją projektu. I nie, de facto większość tych wielkich przedsięwzięć miejskich nie będzie realizowała swojego celu związanego z usprawnieniem ruchu drogowego, dlatego że te systemy nie są w stanie działać w czasie rzeczywistym, przyjmując informacje od tych, którzy rzeczywiście wiedzą, co się dzieje. No, trudno sobie wyobrazić, żeby dysponent czy administrator jakiegokolwiek systemu był w stanie reagować szybciej niż setki ludzi, którzy przez miasto jadą, widzą, w którym miejscu jest korek i tak dalej, i tak dalej.
przechodzimy wtedy do kwestii skorelowania takiej wielkiej ilości informacji, która w mieście istnieje, począwszy od wielkich baz danych związanych z zasobem geodezyjnym, PESEL-netem, rejestrem działalności gospodarczej, informacji z Urzędu Stanu Cywilnego o narodzinach, zgonach, informacji związanej ze szkołami, ilości uczniów itd., itd. Te informacje musimy po pierwsze jakoś sensownie przetworzyć, żeby móc je zanalizować. I największą słabością polskich miast, jeśli chodzi o to, jest umiejętność wyciągania sensownych wniosków z danych, które miasta posiadają. Ostatnio jesteśmy świadkami wielkiej dyskusji dotyczącej racjonalizacji systemu, czy tam sieci szkolnych, czy na poziomie dużych miast, czy na poziomie gmin i powiatów. Dyskusji związanej z społecznymi skutkami zamykania szkół. Gdyby wykonaliśmy takie ćwiczenie jako firma z jednym miastem. Gdyby odpowiednio wcześniej miasto było w stanie wyciągnąć wnioski z informacji na temat narodzin, na temat zameldowań, na temat wydawanych pozwoleń na budowę i na temat odbieranych inwestycji, byłoby w stanie dużo wcześniej zareagować, budując przedszkola tam, gdzie one są potrzebne, przenosząc jakby, przeorganizowując stare przedszkola i byłoby w stanie dużo wcześniej metodą bardzo subtelnych operacji, a nie siekiery ucinającej konkretne szkoły, zareagować, żeby tą sieć zracjonalizować. Nie musząc jakby w pewnym momencie podejmować drastycznych decyzji, zamykamy szkołę taką, taką i taką. Metodami jakby stricte administracyjnymi związanymi z ograniczaniem naboru do konkretnych szkół, te rzeczy można wykonać było dużo mniej boleśnie i dla nauczycieli, i dla uczniów, i dla rodziców. Dwa, uniknęlibyśmy problemu powszechnego w dużych miastach, w dzielnicach, które się szybko zaczęły rozwijać pod tytułem, ja mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie na około 10 tysięcy dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach jest 5 tysięcy miejsc w Krakowie. No, jakby nie było wielką niespodzianką, że jakby ta dzielnica będzie się rozwijać. I podobnie z to, o czym pan mówił, pan doktor Bejm, budowanie sieci transportowej w taki sposób, żeby powstające osiedla miały tą sieć już dostępną. Jakby powszechnym problemem z mojego punktu widzenia związanym z planowaniem, urbanistyką jest to, że te sieci są dobudowane de facto później, już po rozwoju dużych osiedli. W większości sieć drogowa i tramwajowa okazuje się niewystarczająca, co oznacza, że koszty jakby rozbudowy tego będą znacząco większe niż wtedy, kiedy byłyby racjonalnie zaplanowane. I automatycznie miasto zostaje dużo mniej pieniędzy na to, żeby prowadzić aktywną politykę w innych miejscach. Takich jakby silosów informacyjnych czy problemów informacyjnych związanych z analizą i wnioskowaniem z danych miejskich jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Problem polega na tym, że decydenci stricte polityczni niejednokrotnie podejmują pewne decyzje na oślep, nie mając tak naprawdę właściwych danych. Przykład remonty ulic. Zarząd Dróg Miejskich podejmuje decyzję na temat remontowania danej ulicy na zasadzie pewnego rodzaju widzimisię. Nie jest w stanie pokazać, dlaczego w roku budżetowym takim i takim remontowaliście panowie tę ulicę. Mając jakby precyzyjną informację dotyczącą na przykład skarg obywateli, czy incydentów wynikających z wypadków, zgłoszeń ze Straży Miejskiej o uszkodzeniach pojazdów, mogliby pokazać racjonalnie. Budowaliśmy tutaj, bo tutaj było najwięcej problemów i najwięcej kosztów leżało po stronie miasta związanych z odszkodowaniami za uszkodzone samochody itd., itd. Takie systemy informacyjne miasta są w stanie budować, wtedy jakby większość tych informacji już posiadają, to jest kwestia tego, jak je wykorzystać. Natomiast podstawowym problemem związanym z brakiem inteligencji jest to, że w każdym mieście mamy kilka różnych ośrodków inteligencji i kilka różnych ośrodków decyzyjnych. Stricte organizacyjny podział Urzędu Miasta przekłada się na silosowy model podejmowania decyzji i przetwarzania informacji. Jestem w stanie Państwu zagwarantować, że w żadnym mieście w Polsce Wydział Edukacji nie rozmawia z Wydziałem Transportu Miejskiego. Nie widzi takiego interesu. A dlaczego powinien? No chociażby dlatego, żeby zaplanować jakby sieć i rozkład jazdy autobusów miejskich i sposobów transportu. Jestem w stanie Państwu zagwarantować, że w bardzo niewielu miastach w Polsce Wydział Zarządzania Kryzysowego rozmawia z Wydziałem Ewidencji Ludności po to, żeby mieć dobre dane dotyczące potencjalnych skutków katastrof żywiołowych.
Dzielnica Heathrow, jedna z dzielnic Londynu, posiada system informacyjny oparty o system informacji przestrzennej, czyli jakąś tam bazę GIS, gdzie administrator tego systemu metodą określenia myszką pewnego terenu na mapie jest w stanie pokazać, w jakich budynkach, na jakich piętrach, ile ludzi jest, znaczy ma odpowiednik jakiego, jakby naszego zameldowania, czy dla ilu ludzi jest to miejsce zameldowania, plus ma dane historyczne związane ze statystyką, ilu ludzi przez ten teren się przewija. Więc automatycznie jest w stanie określić, około ilu osób może być objęte zarządzaniem kryzysowym, akcją zarządzania kryzysowego i do tego dopasować chociażby ilość potrzebnych teoretycznie miejsc w szpitalach itd., itd. Za niego wykonuje to pewien system informacyjny. Unikam słowa informatyczny, bo to nie jest tylko system informatyczny, to nie jest tylko technologia. Jakby ten silosowy model podejmowania decyzji i zbierania danych powoduje, że one rzadko kiedy są ze sobą skorelowane. Są jeszcze inne problemy jakby związane z polityką państwa, czyli zbieżność tak zwanych rejestrów i baz danych miejskich. Miasto musi z racji ustawowych prowadzić kilka rejestrów, natomiast na poziomie krajowym nie ma dobrego identyfikatora obywatela. To jest bardzo branżowy problem dotyczący informatyki i tak zwanego i governmentu i administracji. Natomiast on się przekłada na to, że żaden projektant systemu na dzisiaj nie chce się podjąć realizacji projektu informatycznego, czy informacyjnego dla administracji publicznej, który byłby w stanie sprawnie zidentyfikować obywatela w systemie informacyjnym i miasta, i państwa. Polak identyfikuje się, do pewnego czasu identyfikował się po NIP-ie, na szczęście jeden zniknął, ale mamy PESEL, mamy numer dowodu osobistego, mamy miejsce zameldowania, mamy swój identyfikator w ZUS-ie, ostatnio pojawił się nowy identyfikator w ePUAP-ie. Jakby te kategorie Janów Kowalskich w systemie informacyjnym państwa jest coraz więcej. Ja myślę, że każdy Jan Kowalski ma już kilkadziesiąt wcieleń w różnych systemach informacyjnych państwa i nikt nie jest w stanie go oznaczyć konkretnie co do osoby, wyciągnąć z tego właściwych wniosków. Natomiast jakie są jakby też skutki takiego silosowego myślenia? Miasta skarżą się na to, że nie mają pieniędzy na inwestycje. I oczywiście jest to prawda. Natomiast gdyby na chwilę zapomnieć o takim silosowym sposobie myślenia i połączyć jakby racjonalne myślenie w ramach wielkich projektów miejskich, można było zaoszczędzić naprawdę dużo pieniędzy. I najlepszym przykładem na dzisiaj w Polsce są budowy wielkich systemów, inteligentnych systemów transportu, które toczą się między innymi w Poznaniu, ale też w Krakowie, Rzeszowie, Gdańsku, Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy i kilku innych miastach, w miastach dużych. Jakby silosowość podejścia do tych inwestycji polega na tym, że budowany system dla ITS-u służy tylko i wyłącznie ITS-owi. Co to oznacza w praktyce? W praktyce wykonywane są wielkie roboty budowlane wzdłuż dróg, które posłużą przesyłaniu jakiegoś tam spektrum informacji. Za kilka tygodni, miesięcy, lat podobną inwestycję będzie prowadził Wydział Monitoringu, żeby położyć system pod monitoring miejski. A za chwilę przyjdzie Telekomunikacja Polska, mówiąc, że ona potrzebuje tam zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne, czy tej tak zwaną mega ustawą szerokopasmową, ona tam musi położyć światłowody dla celów telekomunikacyjnych i będziemy mieli w tym samym miejscu kilka różnych inwestycji, które pochłoną 4 razy więcej niż ten jeden ITS. W mieście nie ma osób, które chciałyby się zająć harmonizowaniem wydatków miejskich na różnego rodzaju inwestycje pod kątem budowania jednego systemu informacyjnego miasta. Jak sobie popatrzymy na takiego człowieczka z jego układem nerwowym i mózgiem, patrzymy sobie na nasz układ nerwowy, czyli i mózg, i sieć neuronów, i wreszcie na nasz główny ośrodek decyzyjny, to patrząc na miasto, można powiedzieć z tego modelu silosowego, że model podejmowania decyzji i działania jest taki, że nasza własna ręka decyduje za nas, w którą stronę my chcemy iść, przy czym lewa noga ma inne zdanie na ten temat, bo każdy departament, każde ministerstwo, każdy wydział ma inną wizję rozwiązania tego samego problemu. I to dotyczy planowania przestrzennego, dotyczy planowania transportu, dotyczy polityki regionalnej. Jakby pan doktor pokazał bardzo fajne badania, teraz pytanie, jakie wnioski z tego badania zostaną wyciągnięte przez decydentów de facto
politycznych a propos strategii rozwoju województwa podkarpackiego. To jest właśnie inteligencja regionu, w przeciwieństwie do inteligencji miasta. No jakby, jak zrobić, żeby miasto jako taka jedna wielka całość działało sprawnie i w sposób koherentny? I to jest właśnie pytanie, czy miasto jest inteligentne. Jednym z elementów inteligencji jest zdolność uczenia się. Ja chciałbym Państwu pokazać, jak wygląda zdolność uczenia się tych właśnie miejskich silosów. Najlepszym przykładem, jaki mi się wydaje można pokazać, to są wielkie inwestycje i zamówienia publiczne. Od kilkunastu lat wszyscy mówią, że kryterium 100% cena jest beznadziejne, bo w efekcie dużych inwestycji dostajemy stadion bubel, autostradę bubel, tory bubel itd., itd. I mimo tego, że to się powtarza od wielu lat, każde miasto już miało taki problem, że wybrało wykonawcę, który zszedł z placu budowy, albo zbankrutował, albo oddał bubel, nie zmieniło swoich procedur przeprowadzania zamówień publicznych i zawsze rządzi 100% cena. Czy miasta się uczą i potrafią korelować informacje? Owszem, ale tylko wewnątrz swoich silosów, czyli jakby Wydział Edukacji świetnie skoreluje informacje na temat wysokości subwencji, ilości uczniów, ilości nauczycieli, ale już niekoniecznie będzie to w stanie skorelować z informacjami Wydziału Mienia i Gospodarki, ile faktycznie kosztuje utrzymanie szkoły. Czyli my nie wiemy, czy szkoła X rzeczywiście jest szkołą, która może nie tyle się opłaca, czy na siebie zarabia, ale czy mając 200 uczniów, czy tych 200 uczniów i odpowiednich ich subwencji oświatowej pokrywa koszty wynagrodzeń nauczycieli, koszty ogrzewania, koszty administracji, koszty zabezpieczenia szkoły, koszty wody, gazu itd., itd. Bo nawet miasto po prostu nie zna związku między tymi wszystkimi danymi, które zresztą ma. Kwestia tylko tego, jak je odpowiednio spozycjonować, umieścić w systemie informatycznym i wykonać pewną analitykę. No i od jakiegoś czasu pojawia się duża dyskusja, nazwana dyskusją na temat Big Data. Świetnie w tej dyskusji sprawdzają się banki, które potrafią wydrenować każdą informację o kliencie ze swojego systemu i sprzedać mu nawet coś, czego nie potrzebuje. Kolejny kredyt, debet na karcie, nową kartę kredytową i tak dalej. Natomiast miasto nie potrafi za bardzo zareagować na dane, które posiada. I pojawiła się dyskusja na temat tego, czegoś, co się nazywa Big Data. No, Big Data to jest właśnie ten wielki zasób informacyjny każdej możliwej instytucji. Jednym z największych jest zasób miejski. No i pojawia się pytanie o rolę informatyki w mieście. Rola informatyki w mieście, w administracji na dzisiaj sprowadzona jest do roli stricte kosztowej. Zazwyczaj kojarzy się z panem w podkoszulce ze śrubokrętem, który przybiega odkręcić odbudowę peceta, wsadzić, dołożyć nową myszkę albo sprawdzić, dlaczego nie działa klawiatura. W dużych organizacjach, takich na przykład jak Cisco, my jesteśmy firmą z kapitalizacją 110 miliardów dolarów, to pan od informatyki to jest pan wiceprezes, który odpowiada za większość operacji firmy i tłumaczy zarządowi firmy, jakie my możemy mieć informacje z naszych systemów informacyjnych i co z nich możemy wyciągnąć. W większości dużych banków za informatykę również odpowiada jeden z wiceprezesów, który współpracuje z prezesem od spraw sprzedaży i mówi mi: słuchaj Janek, ja ze swojego systemu to ci mogę powiedzieć, ile Kowalski wydaje na przykład na akcesoria do samochodów, a ty z tego wyciąg informacje, do kogo wysłać reklamę o promocji kredytu na samochód i tak dalej, i tak dalej. Nie znam miasta w Polsce, a znam miasta na zachodzie, żeby był wiceprezydent do spraw informacji miejskiej, który byłby w stanie wytłumaczyć dyrektorowi Wydziału Edukacji, o czym on ma porozmawiać z Wydziałem Informatyki, z dyrektorem do spraw przetwarzania danych, żeby ten dostarczył mu informacje, których on potrzebuje do zarządzania szkołami. Zazwyczaj dyrektor Wydziału Informatyki mówi do dyrektora informatyki, mówi: ty wyślij kaskę, bo mi się toner skończył. A tak wygląda informatyka w Polsce. I pytanie, czy w związku z tym, oprócz tego, że mamy tego prezydenta do spraw informacji miejskiej, czy powinien się pojawić departament, autonomiczny departament informacji i informatyki miejskiej? Moja odpowiedź jest tak, to jest właśnie pomysł na to, jak w sposób lepszy zarządzać miastem, państwem, regionem, powiatem, szpitalem, ZUS-em, spółką miejską itd., itd. Po prostu kluczem do sukcesu jest efektywne przetwarzanie informacji. Żyjemy w społeczeństwie opartym o wiedzę, więc o informacje, o czym wszystkie strategie i kraju, i miasta mówią. A jak się to ma do rzeczywistości, to Państwo sami ocenicie.